No, dlaczego jeszcze można powiedzieć, że tutaj w Warszawie nie lubią Rosjan, ruskich, języka rosyjskiego? Ja to mogę powiedzieć od szkoły, wiem, że tutaj w Warszawie, jak zjechałam, to przecież ja rosyjski kocham, ale tutaj nie. No, obleli, proszę Państwa, ten pomnik. Który pomnik? No ten na wprost, tam gdzie ta zielona ochrona tego parku, to oni te butelki zbierają od rana, bo za małą mają wypłatę. No ale to wstyd, albo im dać większą wypłatę, ale nie robią siary. Proszę Państwa, zbierają butelki ze śmietników, te zwrotne, ciemne, piwnego koloru, bo takie perła zielone, jasne to nie. I one mają z tego, wiesz, życie, bo tak to mało pieniędzy, one tam stoją. I cała ta wiocha na płocie zielona, zielonych, prawie jak zubrzyccy na Centralnym też. Ostatnio była bardzo zła akcja, proszę Państwa, że do ministerstwa ktoś napisał, że taki jeden z zubrzyckich to uderzył chłopca jakiegoś niepełnosprawnego, który narobił rabanu, że ten mu uszkodził nogę. Prawda, że musiało przyjechać pogotowie ratunkowe, że musiała nawet policja przyjechać, on sobie zażyczył i bardzo dobrze zrobił, że tym zielonym, zubrzyckim wielki wstyd było. Wstyd, wstyd. Polacy, jacy jesteśmy? Sobie dokuczamy, sobie przeszkadzamy na złość sobie.